Zakończyło się składanie wniosków do tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego w Katowicach, który jest największym tego typu budżetem w województwie śląskim. Miasto chwali się, że w tegorocznej edycji mieszkańcy złożyli prawie 500 wniosków. Jeśli jednak odejmiemy zielony budżet, z którego zadania nie podlegają głosowaniu, to wychodzi, że zgłoszono tylko niecałe 300 wniosków. To mniej niż w poprzednich latach. Ponad 1000 projektów już zrealizowaliśmy, a więc to nasycenie projektami z budżetu obywatelskiego w przestrzeni miasta z każdym rokiem jest coraz większe. My jesteśmy bardzo zadowoleni z tego i cieszymy się, że mieszkańcy cały czas wykazują się kreatywnością, że pojawiają się nowe pomysły, ciekawe pomysły. Jest kilka takich zadań w tegorocznej edycji, do tegorocznej edycji zgłoszonych, z którymi nie mieliśmy wcześniej do czynienia. To m.in. pomysł postawienia nowych beboków czy zorganizowania wymian garażowych. Nie zmienia to faktu, że teraz, jeszcze przed weryfikacją formalną i merytoryczną, jest mniej projektów niż w ostatnich latach było skierowanych do głosowania. Ledwie 3 lata temu do wyboru było ich aż 415. Mimo to miasto na razie nie planuje zmniejszania puli pieniędzy przeznaczonej na pomysły mieszkańców. Inflacja jednak cały czas rośnie. Ceny produktów czy usług, z których korzystamy przy realizacji zadań z budżetu obywatelskiego czy zielonego budżetu też rosną. Być może jednak mniejsza liczba składanych projektów wynika z tego, że wiele z nich wybranych przez mieszkańców w głosowaniu nie zostało zrealizowanych od kilku lat. Przygotowanie takiego wniosku, no to myślę, że to jest kilkanaście godzin na każdy wniosek, a my ich składaliśmy po kilkadziesiąt rocznie. Także to była duża praca całej jakby grupy ludzi. No i chcielibyśmy widzieć te efekty, także na pewno trochę zapał opadł. Na początku pierwsze jakieś tam projekty, które składaliśmy, nawet dosyć poszły, ale właśnie to były te prostsze projekty. Największe opóźnienia mają projekty związane z budową infrastruktury rowerowej. O ile spada liczba wniosków do budżetu obywatelskiego, o tyle rośnie liczba propozycji do zielonego budżetu. Tyle, że w tym przypadku o tym, które trafią do realizacji, nie decydują ludzie, a prezydent miasta.